Łagi znów mnie złapał. Mam dość powtarzania tego poziomu. Chcę czegoś nowego. Bracie, nie uwierzysz w to, co dała mi moja przyjaciółka. Trzymaj się albo spadniesz. To nowy Poppy Playtime Candy Room. Nie ma mowy. Żartujesz? Musimy w to natychmiast zagrać. Tak, chcę przejść tę grę tak szybko, jak się da. Hej, słodkie dzieci. Mam dla was coś pysznego. Wow, co za realistyczna gra. To się nazywa 3D. Lubicie słodycze? Jasne. No to częstujcie się. Witajcie w moim słodkim królestwie. Gdzie nie spojrzycie, wszędzie są pyszności. Weszliśmy do gry? Jak to w ogóle możliwe? Czy to jakiś dodatkowy tryb? Więc podoba wam się dom Mami Longlegs? Co ja widzę? Straszne bezguście. Musisz się natychmiast przebrać. Teraz ładniej wyglądasz. Podoba mi się mój nowy wygląd. Tak, jest całkiem elegancko. Ale ta koszula nie pasuje do mojej bandany. Nie martw się, kochanie, to można łatwo naprawić. Może lepiej nie? Znalazłam coś odpowiedniego, specjalnie dla ciebie. Wow, czapka znanej marki! Teraz będziesz najfajniejszym gościem w szkole. Cóż, na razie sobie grajcie, zaraz wrócę. Muszę iść po kolejną dostawę mleka czekoladowego. Na razie? Możemy jeść tu, co chcemy! Wszystko jest takie kolorowe, a przede wszystkim jadalne! Ile słodyczy. Jestem zadowolony ze swojego losu. Czekolady nigdy za wiele. Ale myślę, że zacznę od małego kawałka. Niebiańska rozkosz. O, akurat chciało mi się pić. Tylko, że nie mogę zdecydować, którego picia chcę więcej. Czas na eksperymenty. Trochę tego. Napój Hagiego. Tego też chcę spróbować. Spójrz, co mam. To kusi. O, co znalazłeś? Wymyśliłem potrójny napój. Świetnie, daj mi się napić. Nie ma mowy, sama sobie nalej. Och, jaki aromat. Zawsze chciałam spróbować chmur. Wata cukrowa. Nie wiedziałam, że chmury tak dobrze smakują. Hej, gdzie jest Janek? Hej, siostrzyczko, przyłącz się. Znalazłem basen wielkich M&M'sów. Nie mogłam sobie tego nawet wymarzyć. Moje karmelki, przyniosłam wam jedzenie. Mama i tata nigdy nie pozwalali nam jeść słodyczy na obiad. A tu mamy od razu deser. Szczęście jest dzisiaj po naszej stronie. Teraz zdecydowanie muszę przejść na dietę. Te ostatnie kilka pączków było zdecydowanie niepotrzebne. Która godzina? Lucy, spójrz tylko na zegary. Wow, jest tak późno. Musimy wrócić, zanim nasi rodzice zorientują się, że nas nie ma. Dobra, najpierw zetrzyjmy czekoladę. Ale tu jest o wiele więcej słodyczy. Myślę, że nie będzie problemu, jeśli zabierzemy trochę ze sobą. Tak, weźmiemy tylko trochę. Mami nawet niczego nie zauważy. Wystarczy, podzielimy się tym z rodzicami. Ała! Co to za niewidzialna bariera? Gdzie idziecie, niegrzeczne dzieci? Nie możecie stąd wyjść z przekąskami. Musicie przestrzegać zasad. Jak mamy wykraść stąd te łakocie? Nie chcę ich zostawiać. Jak oszukać podstępną mami? Ty pomyśl, a ja będę delektować się słodyczami, póki mogę. Cukierkowa rakieta ląduje w mojej buzi. Ups, nie trafiłam. Racja, Lucy, mam świetny plan. Wchodzisz w to? Chyba wiem, co kombinujesz. O, dzieci! Zachowuj się naturalnie. Już wychodzicie? Najpierw muszę was sprawdzić moim super skanerem. Nie spodziewałem się tego. Nie oszukacie go? Pokaż, co tam masz. Nic, tylko brzuch. Ha! Mam cię. Tak nie będzie. Może mi się poszczęści. W końcu mam dużo warstw ubrań. Może uratują mnie przed skanerem? Jednak nie. O-o, skaner pokazuje mega wysoki poziom słodyczy. Co tam masz? Ups, zostaliśmy zdemaskowani. Nigdzie nie pójdziecie. Ha, ha, ha. Widzę wszystko. W każdym razie Lucy i Janek tak łatwo się nie poddadzą. O, spójrz, co tu jest. Mam genialny pomysł. I będziemy do tego potrzebować poprórek. Wygląda na to, że nasi bohaterowie mają nowy plan. Co teraz wymyślili? Wrzućmy do tego trochę cukierków. Wow, to powinno wystarczyć. Tak myślisz? Mami nie powinna niczego podejrzewać. To wszystko, chodźmy. Wierzę w ciebie. Hej, co tam masz? Nic takiego, tylko antystresy.
O, ja też chcę się z nimi pobawić. Fajnie, nareszcie coś nowego. Popururki mogą oczarować nawet potwora z gry. Chyba mam kłopoty. Zostałam czymś zalana. Co to za podejrzane kulki? Znajomy smak. Draże. Wracaj do gry. Psst, Janek, to ja, Lucy. Teren czysty. Przejdźmy jeszcze raz do szczegółów planu. Po prostu muszę się tu schować, tak? Tak, i daj mi swoją czapkę. Tym razem to zadziała. Powodzenia. Będę czekał. O, wyglądasz jak mój brat. Tylko ty jesteś cichy, w przeciwieństwie do niego. Ale to nam nie zaszkodzi. Pozostał ostatni szlif. Dobra, idziemy. O, chcecie skończyć grę? Jaka szkoda. Tak, ja i mój brat musimy iść. Pa, mami! Mój skaner się zepsuł, więc po prostu was przeszukam. A potem możecie iść. Cóż, skoro bez tego się nie da... O, Janek, ćwiczyłeś ostatnio? Ale muszę ci się bliżej przyjrzeć. To niefortunne. Kto by pomyślał, że latarka mami może być taka silna? Plan Lucy był na skraju niepowodzenia. Hej, wszystko w porządku? Nie wyglądasz dobrze. Janek, słyszysz mnie? Mam wezwać lekarza? Chwileczkę. Ta tęcza mi coś przypomina. Nie pomyliłabym tęczowej marmelady z niczym innym. Też mi wielkie co. Chcieliśmy przemycić tylko jeden cukierek. Szczerze mówiąc, nie mamy nic innego. Wypuścisz nas już? Nie ufam wam. Co masz w tej rękawiczce? On po prostu zamarł. Nie sądzę. Och, więc to nawet nie jest twój brat. Wstydź się. Dlaczego mam takiego pecha? Idź stąd, zanim naprawdę się wścieknę. Ale zostaw mi tego słodziaka. Muszę bliżej przyjrzeć się dowodom. Poszła? Świetnie, bo umieram z głodu od stania na straży przez cały dzień. Jesteś taki smaczny. Nie zadziałało, co? Tak, słodki gościu nie poradził sobie za dobrze. Mam jest zbyt spostrzegawcza. Za wcześnie na rozpacz. Mam plan B. A może już D? Wykradnę słodki skarb w tym parasolu. Brzmi ciekawie, ale jak? Wątpisz we mnie? Patrz i ucz się od swojego genialnego brata. O, wygląda poważnie. Zobaczmy, co się stanie. Cześć, cześć. Dokąd idziesz? Skończył nam się mój ulubiony syrop kokosowy, więc chcę uzupełnić zapasy. Po co ci parasol? Przecież nie pada. A jeśli zacznie? Zresztą widzisz tamte chmurę? Więc o co chodzi? Przepuścisz mnie? Wiatr mi mówi, że coś tu nie gra. Naprawdę zadziałało? Tak, Janek nigdy wcześniej nie miał do czynienia z tak trudnymi bossami w grach. Daj mi parasolkę. A po co ci to? Mi jest bardziej potrzebna. Ja też nie chcę zmoknąć. Ach, Janek! Wiem, wiem. Nie musisz nic mówić. Nie możesz mnie tak łatwo oszukać. Mami Longlegs jest taka chciwa. Chyba mam wskazówkę. A co jeśli tym razem ukradniemy napoje zamiast słodyczy? Chcesz nimi napełnić kulki? I to jest oryginalne rozwiązanie. Słodkie skarby idą z nami. Zajmijmy się tym. Czy uważasz, że wystarczy nam jedna piłka? Więcej nie uniesiemy. Ach, gdyby to zależało ode mnie, wykąpałabym się w tym. Dobra, nie rozpraszaj się. Będziemy to pić przez cały tydzień. O, ciężkie. Mam nadzieję, że nie marnujemy czasu. Czas wprowadzić plan w życie. Mami, gdzie jesteś? Co się stało? Chcemy pograć w piłkę na dworze. Ach, pozwolę wam, ale musisz dać mi lizaka. Dziękuję, jesteś taka miła. A co to za dźwięk? O, to mój żołądek. Wypiłem dużo coli. Znowu coś kombinujecie? A oto dowód waszego oszustwa. Nadal chcecie zagrać w piłkę na zewnątrz? Teraz cały się kleje. Nie chcemy. W takim razie możecie na przykład dokończyć swoje lizaki. Hej, chcesz bawić się z mami Longlegs? Ups. A gdy Lucy i Janek obmyślają nowy plan ucieczki, co w międzyczasie dzieje się w domu naszych bohaterów? Czy rodzice mogli zauważyć ich nieobecność? Janek, Lucy, znowu jedli lody przed snem? Tato, tu jesteśmy! Pomóż nam! Nie chcemy tu utknąć na zawsze i nie możemy zostawić tych wszystkich słodyczy. Moje biedne dzieci, muszę je ratować. A jeśli zepsuję komputer, utkną tam na zawsze. Czy możecie mi powiedzieć, jak mam wydostać moje dzieci? Pospieszcie się i zapiszcie swoje sugestie pod tym filmikiem. Naprawdę mam nadzieję, że możecie mi pomóc.
A teraz przyjrzyjmy się waszym najfajniejszym komentarzom, które Hagi najbardziej polubił. O, bardzo się cieszę, że czytam takie rzeczy. Myślę, że byśmy się zaprzyjaźnili. Przy okazji, jaka jest wasza ulubiona postać z Poppy Playtime? Mam dość kłótni z Mami Longlegs, że jestem od niej fajniejszy. Zgadzacie się ze mną? Nie zapomnijcie polubić naszych filmików, jeśli chcecie mnie częściej widzieć. I pamiętajcie, że jedzenie zbyt dużej ilości słodyczy szkodzi zdrowiu. Do zobaczenia!